charyzmatyczna i chimeryczna szczerzenia Hiacynta miała już tego naprawdę dość. Wszystko wokoło sprzysięgło się przeciw niej. Ni stąd, ni zowąd, niespodziewany przyrodzeń zważył jej niebieskofioletową Hortensję. Potem niemalże przypaliła mu francuskie ciasto z jeżynami i jarzyniną, ponieważ radio nadawano akurat jej ulubioną humoreskę o 2,5-letnim krawężu. Znudziło ją też kasanie po twarzach za tłustym tygrzykiem w czarno-żółtym pancerzyku. Wreszcie odrzuciła propozycję niezwykłego randewu, nieupodal rozmarzystego, super rzadkiego krzaku berberysu z karlawym pływakiem żółtobrzeszczym. Dość miała też kałaśliwych harców ohydnie obwiniętej brzmi Wilhelminy, która lubiła tylko Janusz i Rzeszówkę. Bo przecież Jacynta miała swoje marzenia i mrzonki. Nieraz śnił się jej stuprocentowy rozkotyniec, arcyłot i rzetelny w jednej skórze, który bez wahania rzuciłby się na napadach wierzących nieprzyjaciół, czytając kolejną Jacyntę. Delikatnie poprawił jej zmierzchnioną krzywdę i zaprosił na obiad zmrożony firmy i szmasz. Chorzy do brzucha, chacki i karny mieszkaniec ponad 1000-letniego szmaragdowo zielonego stawu. Tylko skąd wziąć takiego zoologicznego, że nie zagląda? Niechybnie przyjdzie mi zostać starą panną szczerzuję, rzekła Jacynta. A jednak któregoś grudniowego dnia stanęła u rzeczą. Jej oczom ukazał się dziwny osobnik o blady niebieskich oczach, pocharpany w pancerzyku, pogrążony we własnych myślach. Ten albo żaden wykrzyknęła Jacynta. Widzę, że Państwa naprawdę jest więcej i rozumiem, że to jest taka kapitalna zabawa, na której wszyscy ulegamy. Czuję też taką, że dzisiaj nie mam okazji być na kapitanach, a jeszcze większym wyzwaniem dla mnie, jak akademika, mogę sobie przy okazji co innego poświęcić. Państwo widzicie swoje umiejętności demograficzne, a ja mam też uwagę, że czytając nie muszę się martwić o błędy, ale za to sobie ćwiczę dykcję lub staram się przynajmniej. Więc na nowo mogę robić. Życzę Państwu absolutnie sukcesu. Sam sukces pierwszy i tak jest już. Tym sukcesem jest już to, że Państwo się zgłosiliście i chcecie brać udział. Czyli nie obawiacie się o swoje umiejętności, to jest bardzo ważne. Natomiast, że wszystkim Państwu to zrozumiałe. Połamania piór i żadnych wątpliwości, dylematów, jeśli chodzi o pisownię różnych wyrazów, dbania o znaki przestankowe, o literówki. Zawsze będzie dużo czasu, bo obiecujemy sobie, my dotrzymujemy słowa zawsze, jeśli chodzi o czytanie tego tekstu. Zobaczmy, jak to się zrobi na następny czas. Proszę Państwa, jak powiedziałem, życzę wszystkim skupienia, uwagi, jak najmniejszego stresu i przede wszystkim świetnej zabawy. Ja odczytam najpierw wydaną całości. Proszę mi od razu sygnalizować, czy cokolwiek jest jasne, albo czy pogłos nam przeszkadza. Wtedy będę wiedział, jak mam to dalej. Już zdanie po zdaniu robić. Natomiast to przystępuję po prostu. Najpierw cytuję. Rozmowa pani Eulalii Zwierzątkowski z panem Eugenem. Rozmowa, czyli dialog. Proszę posłuchać. Ależ pan arcykorzystnie wygląda. Czyż wypadek w tych starych, trudno dostępnych, super rzadkich diet? Daje się pan spokój. Ani figle figle, ani niby naukowe hipotezy ekscentrycznych rządnych spraw naukowców nie poprawiły mojego imarza. Ejżeż ty za żywy chłopcie, jeśli nie cud dieta, to może co tygodniowe w czasy rehabilitacyjne w Chętrze. Ani Krynica z Drugim, ani Kawalera z Korona, ani nawet Warszawa, Praga Północ nic nie pomogły. Tra, ta. Chcesz, żeby ty mi wmówić, że znowuż kupiłeś
kupiłeś ten świat, magazyn telewizyjny i tam znalazłeś przepis na odchudzające sushi i zarzuciłeś swoje ulubione risotto z rzeżuchą i jeżynami. Raz dwa zorientowałem się, że nawet 2,5-letni pobyt na safari nie jest tak skuteczny jak codzienny jogging wzdłuż aleje rów moich, o uwaga, antycelulitisowych leggingsach z lajkiem. A niechybni, panie bracie, żadne chocki, klocki nie pomogą, jedynie niskokaloryczna dieta ekspres. Nieprawdaż! Wiecie państwo, że zaprzytomek podpowiedź. Zamierzałem odchudzić się co nieco, ale jadłem i pił dosyta. W okamgnieniu pożarałem ulubione fondue z mozzarelli i gorgonzoli, pióre z ratatouille i blado-żółty kokremogę. Co dzień wybijałem pół czwartej szlaneczki Beaujolais. Mój kochanieńki, trudno się uwierzyć w to twoje bajkurze. Wyglądasz mi jak pracowo-socjaldemokratyczny Hochstapler, który nie stroni od homeopatii i chiromancji. Rusz może się, zrezygnuj z feng shui i na prędce czmychlinnych odzieży termoaktywnej do znajdującej się vis-a-vis hipermarketu poszło mini siłowni. Panie, skończmy tę rozmowę, bo ten dyskurs wymaga ode mnie heroicznego partu ducha.